Klaudia Nawrocka, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na rozmowę dnia Echo 24. A porozmawiamy dziś o bezdomności zwierząt, bo liczba bezdomnych zwierząt cały czas rośnie. Na przykład we wrocławskim schronisku jest 170 psów i 165 kotów na dzień dzisiejszy. U mnie w studiu jest już Aleksandra Cukier, rzecznik wrocławskiego schroniska. I Justyna Kacperska, reżyser spotu, ty też możesz stać się superbohaterem. Dzień dobry. Ale zanim porozmawiamy o temacie bezdomności zwierząt, to proponuję obejrzeć materiał Piotra Błachuta, który wprowadzi nas w temat. Wrocławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przy pomocy życzliwych środowisk stworzyło nową kampanię społeczną, w której zapewnia, że superbohaterem może zostać każdy. Każdy, kto się decyduje na adopcję, jest superbohaterem i chcemy to właśnie pokazać, bo superbohater to nie tylko osoba, która posiada supermoce, która przenosi skały albo cokolwiek innego. To jest osoba, która ma wielkie serce. Nowy spot, który ma zachęcać do adopcji zwierząt, będzie można zobaczyć między innymi w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Na pewno wśród naszych pasażerów znajdą się osoby, które uda nam się poruszyć, zachęcić do adopcji. 11-letni Drops, który został zaadoptowany 2 lata temu, jest jednym z głównych bohaterów nowej kampanii. Jak zapewniają jego właściciele, praca z psem podczas kręcenia spotu przebiegała bardzo sprawnie. Jest gwiazdą, ale nie gwiazdował. To, tak jak powiedziałem, jest to bardzo grzeczny piesek. Był również nagradzany, dostawał przysmaczki, więc był zadowolony. Kampania przygotowana została zaledwie w kilka godzin. Cieszę się, bo naprawdę wspaniali twórcy wzięli w tym udział, włącznie z aktorem Grzegorzem Pawlakiem, który udzielił nam swojego głosu. Piotr Błachut, Echo 24. Ty też możesz stać się. Wrocławskie schronisko w porozumieniu ze studiem Jotka stworzyło spot, który będzie emitowany, już jest emitowany w kinie Nowy Horyzont, także w pojazdach MPK. Wróćmy jeszcze na moment do spotu. Jego bohaterem jest Drops. I zacznijmy od tego, czy łatwo współpracuje się ze zwierzętami. Jak właściwie współpracuje się ze zwierzętami na planie? W zasadzie ze zwierzętami współpracuje się troszeczkę gorzej niż z ludźmi, ponieważ ludziom można wszystko słownie wytłumaczyć, a jednak psa trochę trzeba przekonać, trzeba go przekupić. Tak właśnie, trzeba mu dać jakiś smakołyk, jak super zagra. Generalnie trzeba mu przetłumaczyć w inny sposób. Aczkolwiek Drops jest na tyle fajnym psem, że naprawdę wszystko rozumiał. Co prawda trochę po zdjęciach próbnych byłam przestraszona, że sobie nie do końca poradzi. Aczkolwiek na docelowym planie wszystko wyszło świetnie, więc powinien dostać Oscara chyba za tą rolę, bo naprawdę rewelacyjnie zagrał. Trzeba było co prawda różne triki zastosować wobec niego, tam nie domykać czasami niektórych drzwi, żeby się nie zestresował. Zawsze ktoś przy nim był, aczkolwiek no, poradził sobie świetnie, jak sami widzieliśmy na tym spocie. Właśnie, bo Drops to pies z dość długą historią. Z bardzo długą historią, jeżeli chodzi o schronisko. Bardzo nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie Dropsa do tej akcji. Jak miałam tą kampanię w głowie, to właśnie pierwsze, co pomyślałam o takim psie grającym, to był Drops. Dlatego, że Dropsa znałam bardzo dobrze, dlatego, że Drops przebywał w schronisku w sumie przez ponad 2 lata tak naprawdę. Był 3-krotnie zwracany z adopcji, ponieważ ludzie sobie z nim nie radzili, twierdzili, że mam bardzo trudny charakter. I faktycznie coś w tym jest, że to jest piesek, który może nie do każdej osoby by się nadawał, natomiast okazało się, że jak trafił na swoich ludzi, to problemu żadnego z nim praktycznie nie ma. Jest świetny, jest bardzo mądry i już właśnie będąc, gdy był w schronisku u nas, to pokazał się z takich właśnie świetnych stron, jako wyszkolony pies, jako pies chcący kontaktu z człowiekiem, jako chcący takiej pracy z człowiekiem. A w związku z tym, jak pomyślałam o spocie, to stwierdziłam, tak, Drops będzie idealną gwiazdą. A takie sytuacje często się powtarzają, że ludzie najpierw biorą psa czy kota, a później jednak rezygnują z adopcji? Może nie często, nie jest to na szczęście regułą, że te zwierzaki do nas wracają, natomiast niestety takie sytuacje mają miejsca. Jest to bardzo stresujące zarówno dla nas, dla pracowników schroniska, jak i tym bardziej dla tych zwierząt, które do niego wracają z powrotem, no bo takie zwierzę nie rozumie tego, tak? Już zdąży się czasami przyzwyczaić do nowego domu, polubić swoich nowych ludzi, a nagle ci ludzie stwierdzają, że jednak coś nie wyszło i takie zwierzę trafia. Najbardziej smutne są historie, kiedy faktycznie
zwierzę trafia po wielu latach z powrotem i to jest faktycznie miejsce, kiedy moment, kiedy się łamie serce zarówno zwierzęcia, jak i nam w zasadzie. Tych zwierząt w waszym schronisku jest naprawdę całe mnóstwo i po to też ten spot, po to ta kampania, aby ludzie jednak chętniej adoptowali zwierzęta, aniżeli na przykład kupowali je z hodowli. Tak, to jest każde takie działanie, każda taka kampania właśnie ma na celu to, żeby zachęcać. I my we wrocławskim schronisku stawiamy właśnie na taką pozytywną kampanię, na rodzaj takiego przekazu zachęcającego właśnie do odwiedzenia nas, niż do takiego przekazu, kiedy człowiek będzie cierpiał po oglądaniu takiego spotu. Wiadomo, że każdy taki spot tak czy siak jest bardzo emocjonalny i tak będzie budził w ludziach wzruszenie. Natomiast nie ma być to w założeniu takie bardzo smutne nagranie, tylko po prostu coś, co zachęci, da taki moment człowiekowi, żeby się zastanowić nad tą adopcją. Aby zachęcić, w kampanię zaangażował się także znany lektor. Tak jest, Grzegorz Pawlak. Bardzo mu dziękujemy za to, że zgodził się użyczyć nam swojego głosu do tego spotu. Z tym związana jest również taka historia, że szukaliśmy lektora. Wiedzieliśmy, że chcielibyśmy, żeby ktoś znany powiedział to zdanie, bo to jednak jest tak, że jak człowiek zna ten głos, to jakby bardziej do niego to dociera. Zdecydowaliśmy się napisać maila do Grzegorza Pawlaka i powiem szczerze, że był to pierwszy mail, bo to była pierwsza osoba, o której pomyśleliśmy. A on nie odpisał nam nawet na maila, tylko dosłownie po 2 dniach wysłał nam, nie, na następny dzień. Mhm. Na następny dzień wysłał nam od razu wiadomość razem z próbkami swojego głosu, żebyśmy mieli jeszcze kilka wersji do wyboru. No to było coś wspaniałego, że on się na coś takiego zdecydował i bardzo mu dziękujemy za to, że tak postąpił. No i to jest chyba takie właśnie miłe zaskoczenie, prawda? No, oczywiście, że tak. W ogóle w tym spocie wszystko się tak układało, wszystko pozytywnie, że na początku jak Ola się do nas zgłosiła, to była tak przekonująca na początku w tej całej rozmowie. To jest kobieta, która w ogóle na spotkaniu rzucała od razu pomysłami, więc z takimi ludźmi chce się po prostu współpracować i nie mogliśmy odmówić po prostu. Ale to jest też kobieta, która już wiele widziała. Ola, powiedz proszę, czy ta tragedia, którą ty widzisz na co dzień w schronisku, przekłada się na to, w jaki sposób ty postrzegasz ludzi? Niestety trochę tak. Staram się oczywiście, żeby nie wrzucać wszystkich ludzi do jakiegoś jednego fora, bo to wcale nie jest tak, że wszyscy mają złe chęci. Schronisko jest takim miejscem, gdzie widać złe chęci ludzi, ale widać też bardzo dużo bardzo dobrych ludzi i naprawdę to buduje w nas ducha i po prostu to jest tak, że mamy takie spadki wiary w człowieka i nagle przychodzi ktoś i nie wiem, adoptuje 14-letniego psa, który nie ma żadnych szans i nagle znowu ten duch w nas rośnie, więc w zasadzie nasza praca to jest taka przeplatanka właśnie emocji. Staramy się oczywiście mieć do tego lekki dystans, bo to jest potrzebne w takiej pracy, żeby móc w niej na co dzień właśnie być całym sobą, tak? Natomiast jest to piękna praca, nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy innej pracy, dlatego że praca ze zwierzętami i z takimi ludźmi dobrymi, bo jednak o tych ludziach staram się pamiętać, jest bardzo, bardzo satysfakcjonująca. No i właśnie tutaj chciałabym nawiązać od razu do tego, że bardzo dziękuję także no właśnie wam za to, że zrobiliście ten spot, ponieważ właśnie przy okazji takich kampanii, kiedy szukam ludzi, którzy chcieliby coś dla nas zrobić, nagle odnajduje się pełno takich fajnych ludzi, którzy mają czas, którzy mają chęci, mają taką empatię do zwierząt i którzy chcą po prostu pomóc. I to jest bardzo piękne i bardzo budujące, że właśnie trafiliśmy na siebie i na takich właśnie trafiłam specjalistów, którzy zrobili coś tak fajnego i mam nadzieję, że to faktycznie przełoży się na adopcję czy popularyzację samej adopcji. Taką osobą jest też właściciel Dropsa, superbohater, który zaangażował się w tę kampanię. Tak. Trzeba powiedzieć o tym, że to jest tak naprawdę prawdziwa historia. My nie oszukiwaliśmy tam, nie dawaliśmy oddzielnie aktora, oddzielnie psa. Oni są teamem, oni są zgraną drużyną i to myślę, że przełożyło się na to, że ten spot jest w takiej formie, a nie innej. Zresztą sam Arek przecież też rewelacyjnie sobie poradził i on przede wszystkim chciał być tym superbohaterem. On nim był. On wiedział, z czym to się wiąże i myślę, że super sprawdził się w tej roli. No właśnie, a adopcja zwierzęcia ze schroniska, to
to jest zupełnie innego rodzaju właśnie adopcja, aniżeli tego z hodowli. Jakie są te zwierzęta ze schroniska? Zwierzęta ze schroniska to są bardzo często zwierzęta po przejściach. To trzeba mieć na względzie. Ale ich charakter jest inny? To znaczy, no, to są wszystko ten sam gatunek, tak? To są psy i koty, można od nich oczekiwać właśnie bardzo podobnych zachowań. Natomiast są to, tak my uważamy tutaj w Sanisku, że są to zwierzęta bardzo wdzięczne, bardzo kochające i bardzo potrzebujące. I naprawdę, kiedy one trafiają do nowych domów, to często dostajemy od ludzi właśnie informację zwrotną, że te zwierzaki się świetnie sprawdzają, że są naprawdę całym sercem oddane i nawet jeżeli to jest starsze zwierzę, czy nawet jeżeli to jest schorowane zwierzę, to ono tak samo potrafi okazać masę pozytywnych emocji w stosunku do swojego nowego właściciela. Tak samo się zaangażować w tą relację, jak nie wiem, szczeniak, który został kupiony od hodowcy po prostu. Także zwierzęta ze schroniska są wspaniałe. Sama mam już któregoś z rzędu zwierzaka ze schroniska, więc jestem też właśnie, moje zwierzaki są chodzącą, żywą reklamą tego i nie wyobrażam sobie właśnie wziąć zwierzaka skądś z innego miejsca niż właśnie ze schroniska, czy azylu, czy przytuliska, czy z interwencji. Jakie są największe obawy ludzi, którzy adoptują zwierzęta ze schroniska? Ludzie się boją tego, że na przykład zwierzę jest chore, że zwierzę, biorąc zwierzę starsze, że ono jakby nie pożyje tak długo. Zdążą się przywiązać. Tak, a ono odejdzie szybciej. Boją się tego, że na przykład będzie niszczyć w domu, jak będzie zostawać same, czy... Że jest po prostu niewychowane od małego, prawda? Niewychowane, tak. A prawda jest taka, że dużo tych naszych zwierząt, które trafiają do nas jako dorosłe czy jako starsze, to są zwierzaki, które faktycznie były gdzieś w domach i one na przykład świetnie znają zasady panujące w domu i absolutnie nie ma żadnego problemu z takim zwierzakiem, czy mają taką wpojoną już właśnie zasadę czystości, załatwiają się mimo wszystko na dworze, mimo że na przykład są w schronisku przez kilka miesięcy. Mitem jest też to, że zwierzęta są chore. Faktem jest, że trafiają do nas chore zwierzęta, natomiast są one cały czas od początku przyjścia do schroniska pod opieką naszych weterynarzy, więc staramy się takie choroby wyłapywać. Wiadomo, że w takim dużym stadzie zwierząt to też nie jest w 100% możliwe, ale jeżeli coś nas niepokoi, to oczywiście zawsze to sprawdzamy i informujemy ludzi o takiej możliwości. Też to jest tak, że od momentu adopcji jest tutaj dwutygodniowy okres taki ochronny, tak? To znaczy to zwierzę zawsze może do nas przyjść ze swoim nowym właścicielem i my udzielimy darmowej opieki weterynaryjnej, dopóki to będzie tak naprawdę potrzebne, czyli do końca leczenia. Także no, staramy się tutaj jak najbardziej zachęcać, zwłaszcza do adopcji tych starszych zwierząt, bo one naprawdę no, cierpią w schroniskach, bo to są zazwyczaj gdzieś zwierzaki, które całe życie miały gdzieś w domu, często na kanapie, często były kochane, ale sytuacja się zmieniła i trafiają do schroniska i one zupełnie w tej sytuacji się nie odnajdują. Tak jak na początku wspomniałam, aktualnie u Was przebywa 170 psów i 165 kotów. Ta liczba jest ogromna. Jakby oddanie zwierzęcia do schroniska nie rozwiązuje problemu. W jaki więc sposób rozwiązać problem bezdomności zwierząt? Jeżeli chodzi o ten problem, to na pewno jest tak, że w Polsce z roku na rok jest coraz lepsza sytuacja, przynajmniej tutaj w naszych kręgach, ale wciąż, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, widać problem bezdomności i tak naprawdę jedynym dobrym rozwiązaniem jest sterylizacja zwierząt. Jeżeli nie chcemy rozmnażać, no, nie powinniśmy rozmnażać naszych zwierząt, które nie są rasowymi zwierzakami, bo schroniska są wciąż przepełnione. W schronisku czeka bardzo dużo zwierząt na adopcję, a właśnie po co jest jakby nowe, młode zwierzaki wprowadzać, jeżeli nie ma komu ich potem tak naprawdę oddać. Więc na chwilę obecną apelujemy zawsze o sterylizację właśnie zwierząt, bo to jest dobre rozwiązanie zarówno dla zdrowia zwierzęcia, jak i właśnie dla tej sytuacji bezdomności w Polsce, która jeszcze jest faktycznie problemem. Justyna, macie już informację, że po emisji spotu faktycznie pojawiły się osoby, które chciały adoptować zwierzę, czy jeszcze jest za wcześnie? Jeszcze wydaje mi się, że troszeczkę za wcześnie, ale myślę, że już powolutku ludzi powinno docierać. Chociaż dzisiaj na Facebooku widziałam, że jakiś piesek został adoptowany, więc może za pośrednictwem spot. Nie jest to wykluczone. Zakończmy takim zdaniem, że każdy może zostać superbohaterem, każdy może adoptować psa lub kota z wrocławskiego schroniska i do tego Państwa zachęcamy. Aleksandra Cukier, rzecznik wrocławskiego schroniska, Justyna Kacperska, reżyser spotu promującego adopcję zwierząt. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę.